trzy dni będziemy bawić się, słuchać i rozmawiać na tej niewielkiej scenie. A teraz zapraszam Państwa do aktywności, żebyście Państwo nie siedzieli tylko, nie słuchali, ale też wykazali się pewną aktywnością i zadawali naszym gościom pytania. A pierwszym naszym gościem będzie pani Czubaszek. Na tym chciała się pochwalić, od razu mówię, że nie ma długiej listy rzeczy, którymi się mogę pochwalić, więc naprawdę jestem dumna z tego, że w zeszłym roku w programie Szymona Majewskiego zdobyłam tytuł nie, podkreślam, nie najpiękniejsza Polka 2010, ale to jest mały pikuś, bo ja w tym konkursie, gdzie było 12 osób nominowanych, wygrałam z samą Jolą Rutowicz, proszę Państwa. I z tego jestem bardzo dumna. Właśnie jak wygrałam ten tytuł nie najpiękniejsza Polka, to ja wtedy każdy sobie musiał kategorię wymyśleć. Ja wymyśliłam prawdziwą, bo ja zawsze mówię prawdę, za co czasem po głowie dostaję, ale wymyśliłam sobie kategorię w tamtym programie Stara, ale jara, trzy paczki dziennie, to jest prawda. No i wymyśliłam hasełko, że młodość musi się wyszumieć, starość musi się wypalić. Czyli nie mówię to, co taki mi znajomy, że to znakomity aktor, pan Jan Nowicki, również palący, on zawsze mówi, i tak zdrowia do grobu nie wezmę. Co to jest radio? Radio to jest całe życie. W radiu się dzieje tak wiele rzeczy, które są niedostępne w innych mediach, że ja jestem w tej grupie osób, która twierdzi, że przed radiem jest olbrzymia przyszłość, a nie, że radio skończy się za 10 lat. W tej chwili, mimo dostępności sieci internetowej, mimo tego, że w każdej chwili możemy być w najróżniejszych miejscach na świecie, człowiek współcześnie staje się coraz bardziej samotny i potrzebuje kogoś, kto do niego mówi. On się może z tym pudełkiem, które do niego mówi, zgadzać bądź nie zgadzać, ale trzeba odbiorcy coś powiedzieć. Ja myślę, że Trójka jest, nie sądzę, żeby jedynym radiem takim w kraju, na pewno nie jedynym, ale jednym z takich nośników przekazywania informacji, muzyki, która stara się coś Państwu powiedzieć. Jak mówię, to nie zawsze musi być zgodne z Państwa wyobrażeniami. Czasem ktoś zadzwoni i powie, że pleciemy głupoty, ale to jest radio, które nie tylko towarzyszy jak taka wata, ale to jest radio, które ma przyciągać ludzi przez to, że właśnie do nich mówi. I dlatego myślę, że radio się nie skończy, a w każdym razie na pewno tu. Ja bym ten cytat tutaj jest. Z pana Piotra, bo wykorzystaliśmy to na okładce. Mnie się to bardzo podobało, co pan powiedział. Wtedy prysł mój mit o naszej odwadze. Oczywiście my młodzi byliśmy odważni. I pamiętam, że to było wielkie przeżycie, bo wtedy powiedział Władysław, że właśnie jednak medal to jest medal. I bardzo dobrze, bo teraz w statystykach i w ogóle, no po prostu to była olimpiada, że ktoś nie dojechał, trudno. Ale wiem, że ci, co mieli krew przetaczaną gdzieś tam w górach, ci niemieccy skoczkowie, no byli nieco lepsi. Niemiecka NRD-owska chemia zwyciężyła. Ja przypuszczam, że to było tylko i wyłącznie wikt. Oni byli na lepszym wikcie niż Polacy. Ja mogę tylko krótko dodać. Przez 3 miesiące na obiad dostawaliśmy 1/8 część kurczaka. Przez 3 miesiące. Ani dzień nie było co innego. Na śniadanie dostawaliśmy śledzia. A na kolację coś, ten chleb z jakimś serem, coś. Przez 3 miesiące. Naprawdę tak było. Wtedy był faktycznie ten kryzys w Polsce, że nic nie było w sklepach i myśmy to odczuwali tak samo. Nie narzekaliśmy na to, no bo tyle było, co można było zjeść. Nie było czegoś więcej. A oni mieli troszeczkę lepsze. NRD-owcy. No i mieli też bratwursty, więcej, szerszy dostęp do piwa. Teraz będę mówił głośniej. Ja mogę powtórzyć wszystko, co z początku mówiłem. Radiowiec. Ale cudownie się z Państwem prowadzi to spotkanie. Państwo ale się nawzajem nakręcają. Ale ja wrócę do pytania, bo... Nie, to ja teraz. Nie. To pytanie, ja panu nie przerywałem. To pytanie, jak było z Trójką, to Trójka tak naprawdę leżała podstaw szkła kontaktowego, dlatego że w 2004 roku Adam Pieprzyński, nasz szef, prezes, zawołał mnie na rozmowę i mówi, słuchaj, a może byście zrobili z Tomkiem, macie doświadczenie radiowe,
tak program, gdzie będzie udział słuchaczy, że będą telefonować i tak dalej. Tak się narodziło szkło właśnie. Nawet powiedział słuchaczy, chociaż chodzi o telewizję. Tak, ale bo w Trójce rzeczywiście rozmawialiśmy też przez telefon i to stąd się wziął pomysł na ten program, żebyśmy robili go w Trójce. I sam pamiętam, że po jak się zbliżały wybory, to zaczęliśmy się zastanawiać całkiem, jak długo my będziemy jeszcze potrzebni z tym programem. Bo właściwie nie ma sensu, żeby on trwał, no bo teraz nastanie powszechna szczęśliwość. Ale prawdziwa popularność programu zaczęła się właśnie z Warcia Teopis i od 2006 roku. No proszę, ale ja chciałem jeszcze dodać, że jakkolwiek byśmy wtedy oceniali ten rząd, trzeba było dać sprawiedliwie, że sporo wypracował, było na czym się oprzeć, porządne fundamenty. Ach, dumny byłbym, że ho, ho. Pod rękę z panną idąc tam, śmiech za plecami słysząc, bo niektórym wciąż kultury brak. A niech się śmieje z nas kto cham, cukierki dla panienki mam. Potem biegło się pod burdelik, by gdy pan sędzia wytknie z niego nos, móc pokazać mu kołeś zatki trzy, śpiewając głos. Wszyscy burdzioje świnie są i im starsi, tym się robią głupsi. Głupstwa złe, żuj, burżuju, żuj, każdy powie ci, żeś złamany. Tak często czerwieniłem się ze wstydu, że na pochód pierwszomajowy wysyłano mnie jako sztandar przedszkola. Na studiach zostałem wybrany przewodniczącym SZSP i królową B. Bardzo też często zaczynałem się jąkać. Połykałem też litery coraz bardziej w miarę, jak się denerwowałem. Zacząłem od R. Pamiętam, kiedy pierwszy raz poszedłem się oświadczyć, powiedziałem: pijagnę piosi panią, o jękę pani jem. No to na co piosę? To jeszcze bardziej zdenerwowany przestałem również wymawiać py. Jagnę josić anioł, o jękę ani jen. Na koniec potrafiłem wymówić już tylko cztery litery, ale pokazała mi na migi. Którą znacie? Wygląda, lekko skrobię do drzwi. Z naszym okiem cyklopa radzi grom i drwi. Wszyscy zawsze upraszczają i ułatwiają stereotypy, to prawda, mówiąc serio, nawet wywołują pewne społeczne, bardzo poważne reperkusje. Jakoś trzeba wroga nazwać, jak go nazwiemy, raz to byli, nie wiem, kawiarniani inteligenci, jak pamiętam, chociaż bywałem inteligentem w kawiarni też, wydawało mi się coś bardzo przyjemnego, ale jak się kogoś określi nawet takim określeniem,
zasady pozytywnym. To już czuję się tym terminem przytłoczony, zdefiniowany i nawet, co ciekawe, zaczyna się tak zachowywać. Bardzo chytrze się zachowałem, nie chytrze, bo to jest taka raczej taka mądrość zbiorowa mohery, bo powiedział tak, dobrze, jesteśmy moherami, i ojciec zaczął rozdawać czy sprzedawać, i już nie pamiętam, co w tym roku, takie małe bereczki moherowe. I to było, proszę bardzo, Cejrowski, jak była mowa o Ciemnogrodzie, tak, będziemy organizowali zjazdy Ciemnogrodzia. Muszę powiedzieć, choć wciąż jeszcze mi daleko do Ciemnogrodu i moherów, że ten rodzaj reakcji wydaje mi się dosyć zdrowy. Owszem, przyzwijcie nas, a my z tego spróbujemy zrobić coś dobrego. Więc teraz będziemy próbowali na przykład dodać jakąś pozytywną legendę Lemmingom. Kiedyś miałem taką historię, zrobiłem taki, skopiowałem graficznie, było czas na EB. A wtedy były jakieś takie oddolne ruchy dawnych służb, ja mówiłem czas na SB. No i podobno koncern chciał mnie pozwać za to, że po prostu jest nich. No to jakoś tego piwa ostatnio nie widzę, to pewnie no pańska sprawka. Pewnie moja sprawka, ale jeszcze wracając do moherów, to Lenin wpuszczony do szafy z moherem potrafi go po prostu zjeść. Ale był, proszę państwa, jakiś film leciał w telewizji TVN-ie, gdzie jeden z bohaterów miał zatknięty pistolet za paty. I drugi człowiek mu mówi, uważaj, bo sobie odstrzelisz Wacka. I jakiś obywatel z Krakowa podał TVN do sądu i zażądał 1 000 000 złotych odszkodowania, bo on imieniem Wacław poczuł się obrażony i znieważony publicznie poprzez porównanie do wiadomej części męskiego ciała. W związku z czym taka... Znaczy odwrotnie przecież, nie jego porównywano, tylko ta część porównywano do niego. Widzicie państwo, że ja w swoim teatrze nie mogę pozwolić sobie na tak zwaną sztukę, ponieważ muszę myśleć o tym, że to kółko się musi zamknąć, to finansowanie musi się. I my musimy dopiąć miesiąc. Dziś nam po 300 spektakli rocznie, ledwo żyją. Czy ja tego chciałam? A minister mówi do mnie, pani musi grać. My nie możemy tracić takiej aktorki na zajmowanie się koryferami. Dzisiaj wieczorem zagram rolę, którą gram już bardzo rzadko. Gram ją tylko wtedy, jak już po prostu naprawdę muszę, albo musimy szybko zarobić, albo bardzo proszę. Gram tę rolę 21 lat. Zrobiłam ją w ciąży, bo się nudziłam. Byłam w ciąży z moim synkiem starszym, dzisiaj on ma 22 lata. Ja byłam w ciąży, zrobiłam premierę, kiedy byłam w 7 miesiącu. Jak robiłam tę rolę, Maciek Wojtyszko przychodzi i powiedział, tego nikt nie wytrzyma. Nikt. Zagrałam już prawie przed porodem. Pojechałam do Wrocławia, nikt nie chciał zrobić tej sztuki, wyprodukował to Wrocław częściowo i Teatr Powszechny częściowo, zwróciła się po 5 przedstawieniach. Pojechałam do Wrocławia i w połowie pomyślałam, że rodzę. Muszę to państwu wszystko opowiedzieć, bo za chwilę bym wygrała, tego nie wiem. Powiedziałam, zatrzymajcie publiczność, tu jest obok szpital, ja pojadę, zobaczę na ile mam rozwarcie. Pojechałam, publiczność nie miała zielonego pojęcia. Lekarz powiedział tak, ma pani ciążę zagrożoną, kładę panią do łóżka, będzie pani leżała, musimy poczekać na poród, nie wiem ile to będzie trwało, ma pani jeszcze miesiąc niecały do porodu. Ja mówię, jak to, ja urodzę tu we Wrocławiu? A pan będzie cały. On mówi, no wie pani, no musimy czekać. Ja mówię tak, ale co to tam jest za sytuacja? On mówi, no jest zagrożenie, musi pani uważać. Ja mówię, o proszę pana, wróciłam, zagrałam drugi akt. Wróciłam do Warszawy i spokojnie położyłam się w Warszawie w szpitalu i urodziłam, no, 4 dni później, ale dograłam. Jak ktoś nie wie, o czym mówić, to najlepiej zagadać o pogodę, to w Gruzji najlepiej Gruzinów zagadać, czy są w Europie, czy w Azji. Obojętnie, czy się zapyta profesora uniwersytetu, czy taksówkarza w małej miejscowości będzie miał to przemyślane i będzie tłumaczył, czy Europa, czy Azja. Ja uważam, że Europa, ale na pewno jest to kraj, który jest od Polski jakby i daleki, i bardzo bliski. Dlaczego bliski, to może później. Natomiast jest to niewielki kraj w wielkości Austrii,
W tej chwili w Gruzji mieszka pewnie niespełna 50 milionów ludzi. O przebogatej historii. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. Bardzo ważnym elementem tego spotkania, które trwa przez 3 dni, a deszcz przestaje powoli padać, to walka, konkurs o bursztynowy mikrofon Radia Koszalin. To konkurs, pomysł, który zrodził się pod koniec ubiegłego roku, a postać materialną, o ile można tak powiedzieć, o internecie zyskał w kwietniu, kiedy to pojawiła się strona bałtykfestiwal.pl, strona, na której zespoły z całej naszej pięknej ojczyzny mogły zgłaszać swoje piosenki do Bałtyk Festiwal Media i Sztuka i walczyć o bursztynowy mikrofon Radia Koszalin i Miasta Darłowo. Cześć! Bardzo jest nam miło, że możemy otworzyć festiwal. Mamy nadzieję, że możemy na was liczyć. Okej? Właściwie to już nikt nie ma czasu, co tu kryć. Trzeba gonić własny byt, a może tak, mniej hałasu, trochę mniej telefonów, spotkań, miejsc. La 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 la, lubię robić nic. La 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 la, absolutnie nic. La 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 la, lubię tracić czas. O tak, całkowicie tak. We gonna show you and make you understand. So don't hesitate and say yourself. We gonna fight you and let you not display. So don't hesitate and say yourself. Żale, które trzymał w sobie, nabrał wory w dłonie. Tyle o nim powiem. Teraz czuję wiatr w pustych dłoniach, wiatr i wypełnia mnie pragnieniem. Zapukałem w drzwi, nie odpowiesz mi. Short messages is all I've got. 20 short messages I'm sending to your heart. I'm sending an SMS, waiting for your answer. You left me out last night, but I still feel your smell in the candlelight. You give me one last kiss, so oh baby, I wanted to fall asleep, but it wasn't good. In my head,
mad imagination. My woe, so my woe, my woe, move on down. My woe, so my woe, to be left, let's push down. Ba 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 ba. Zacznij żyć, przestań pić, zacznij kochać, przestań szlochać. Zacznij żyć, przestań pić, zacznij kochać, przestań szlochać. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już macie dość tych oczu smutnych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, 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 lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, 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 lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz ty nie słyszy mi. Wciąż miłości znasz sługę cienia utkaną ze słów. Może bogowie widzą rzeczy prościej ja, a może śmieją się prosto w nas. Daj, daj. Nagroda główna Bałtyk Festiwal Media i Sztuka, konkursu o bursztynowo mikrofon Radia Koszalin. A więc jury pod przewodnictwem i tak dalej, zdecydowało, że główna nagroda, czyli właśnie wspomniany bursztynowy mikrofon Radia Koszalin i miasta Darłowo, czyli 5000 zł i 50 godzin nagrań w studiu koncertowo-nagraniowym imienia Czesława Niemena Radia Koszalin. Piotr Ostrowski, prezes zarządu Radia Koszalin. Piotrze, zapraszamy, panie prezesie. No Adrian. I jeszcze... I burmistrz Darłowa, pan Arkadiusz Klimowicz, i teraz do ciebie będzie należało wypowiedzenie tych słów. Powiem jedno słowo, chociaż ono się nie składa w zasadzie z jednego. Tak lub nie! Formacja tak lub nie. Nagroda główna Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. Miłość prasy, blichtr i szacunek, pokłony od masy. Takich samych, tacy sami jak ty, ty. Są tacy sami jak ty, ty. Są tacy sami jak ty, ty. Są tacy sami jak ty, ty. Skoro masz już nazwisko czeskie,
to czujesz się trochę Czechem, albo chciałbyś być Czechem? Jest to jakieś pokrewieństwo? Znaczy ja czuję takie pokrewieństwo rzeczywiście, bo po pierwsze to ja jestem takim typem, który nie lubi tropić cudzych grzechów. A w tym kraju bez Boga, to tych grzechów tam za bardzo nie ma, bo jak nie ma Boga, to nie ma grzechów, prawda? Więc ja nie jestem z tych tropicieli grzechów cudzych. Raczej mam pewien dystans. I bardzo wiele lat myślałem właśnie o tym, że jestem troszkę takim krypto-Czechem, prawda? Że tak coś w tej kulturze, jakieś dominujące rysy kultury czeskiej odpowiadają moim osobistym potrzebom. Ale ostatnio się we mnie obudził Polak i odkryłem w sobie Polaka. I to nawet jest fajne, że ten Polak we mnie stanął. Natomiast przeraziło mnie, jaki Polak się we mnie obudził, bo miałem taką przygodę. Przyjechała do mnie taka para z Czech, dziennikarka z fotografem. No to pójdziemy zrobić zdjęcie do parku. Ja mówię, bardzo dobrze, zdjęcie do wywiadu. No i wyszliśmy z domu ode mnie. I proszę Państwa, przy tych Czechach obudził się we mnie Polak, nie Polak taki doprzodowy, Polak nowoczesny, Polak taki, którego ja bym chciał, żeby się we mnie obudził. Obudził się we mnie najgorszy Polak, którego ja nie lubię, którego jak pisałem o Polsce, to zawsze opisywałem w taki sposób ironiczny. Ja Państwu powiem, jaki się Polak we mnie obudził. Idziemy moją ulicą, gdzie mieszkam w Warszawie, na tej samej ulicy mieszka prezydent Komorowski, taki przypadek zupełnie. I kiedy został prezydentem, to nam tę ulicę wyremontowali oczywiście natychmiast, bo nie można się było doprosić przez całe lata. No i wyremontowali tę ulicę i to już było tak pół roku po tym remoncie. Wychodzimy z tą dziennikarką, ona na takich wysokich obcasach. No i słuchajcie, pół roku to wiadomo, że to już jest długo od remontu, nie? Więc ta nasza ulica już się zaczęła tak zapadać troszkę, już te płyty chodnikowe tam się tak zwichrowały, skrzywiły. I ta dziennikarka czeska omal nie złamała obcasa. I co ja wtedy powiedziałem? Ja mówię, wiecie co, no zrozumcie to, wiecie, tak. Warszawa była strasznie zbombardowana podczas okupacji. Wiecie, tu ciągle są te piwnice, które po prostu są niewypełnione i tak się ziemia zapada. To było miasto tak skrzywdzone podczas działań wojennych, że no te ulice nie mogą. Tak sobie myślę, Jezus, co ty wygadujesz, człowieku? 70 lat po wojnie, wróć na ziemię. I ty ciągle jeszcze okupacją tłumaczysz to, że się chodnik zapada. No i taki cholera Polak się we mnie obudził. Nie ten, co taki Polak skrzywdzony, Polak, który po prostu krzywdą tłumaczy wszystko. I to jest kolejne podobieństwo z Turkami, tak? Tylko że Turcy nie wzięli udziału w II wojnie światowej, więc oni wszystko tłumaczą I wojną światową. To jeszcze dłużej. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło tutaj być. Jestem pierwszy raz w Darłowie. Ptaki nad nami. Co? A to są rybitwy czy mewy? Nie, to są mewy. A my zostaliśmy wczoraj prawie zaatakowani przez mewę. Tak, jak Hitchcocka. Proszę Państwa, bo te mewy, które nad nami latają, to są przede wszystkim mewy srebrzyste. W Polsce gnieżdżą się zaledwie od kilkunastu, nie od 20 mniej więcej lat, chyba pierwszy lęk był w roku 83. I one od tego czasu, proszę Państwa, już gnieżdżą się nawet w Krakowie. A wiecie Państwo, co robią w Krakowie? Połykają gołębie w całości. Nie, tak. Co mi spod dzioba nie ucieknie, to one to połkną. A jeżeli nie uciekł im gołąb, no to go połknęły. A mewy doskonale wyczuwają wszelką słabość. Więc jeżeli gołąb był na tyle nierozważny, żeby w towarzystwie mew okazać taką słabość, no to oczywiście musiał to przypłacić życiem. Pierwszy raz w życiu w Darłówku i w Darłowie. I bardzo mi się to podoba. A zatem pierwszy, ale nie ostatni, jak podejrzewam. Bo festiwal też jest świetny. Bardzo ciekawy, również dla mnie, bo się dowiaduję różnych ciekawych rzeczy od moich kolegów. Więc naprawdę, naprawdę przyjemnie jest tutaj być. I tym bardziej jest mi przyjemnie, że będę dzielić się z Państwem swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami z miejsca, które ukochałam miłością pierwszą, czyli ze Stanów Zjednoczonych, z drogi 66. Po pół roku jeździłam po drodze 66. Droga 66 jest najbardziej znaną szosą na świecie. Legendarna Route 66, o której kręcono filmy, na której kręcono filmy, o której śpiewano piosenki. Właściwie chyba nie ma żadnego wykonawcy w Stanach Zjednoczonych, który by nie zaśpiewał piosenki o drodze 66. Jestem pierwszy raz w tej części Polski i naprawdę żałuję tylko, że tak krótko, że jutro już muszę wyjechać, ja przyjechałam dopiero wczoraj.
Wybrałam film, który zrobiłam w 2006 roku, który jest prawie pogodny. To jest film z Japonii, z dalekiej Japonii, i który opowiada o bardzo intrygującym, interesującym problemie socjologicznym, który w tej chwili dotyka ponad 60% społeczeństwa japońskiego, pokolenia 60-latków i głównie kobiety. Jest ona taką osobą, Teresa, że w zasadzie jest świetnym materiałem dla wywiadowcy. To znaczy, tak sobie zawsze myślę, że gdybyś ty przyszła do Teresy Torańskiej zrobić wywiad, wyciągnęłabyś z niej wszystko. W ogóle po prostu nic by nie zostało. Uważam, że każdy człowiek ma tajemnicę. Każdy. I uważam, że są tajemnice, których się nie powinno naruszać. Aha. Sama nawet często chronię danego rozmówcę, który widzę, że chcę ci coś powiedzieć. Za chwileczkę on pójdzie za daleko. Aha. A to bardzo ciekawe, co próbujesz go powstrzymać wtedy? Tak, bo jest taki odruch w człowieku, że jeżeli wejdzie w relację za bliską i powie za dużo, to potem tego człowieka unika, bo popełnił ekshibicjonizm, z którym się sam źle czuje. Ale to właśnie cały czas to jest balansowanie na linię, tak? Z twojej strony. Cały czas. Bo ty musisz przycisnąć, żeby coś wydobyć z tego człowieka, ale równocześnie nie przyciskać za mocno, tak? Ale nie zadasz nigdy pytania nikomu, co pan uważa, prawda? Bo od razu to stawia się zupełnie inne, jakby na innej płaszczyźnie, prawda? Ale zadam pytanie do Jaruzelskiego, a co pan uważa, a co pan myśli na przykład o Rakowskim, czy Urbanie, czy ona? Tak, no bo wtedy można uzyskać bardzo ciekawe odpowiedzi. Dlatego, że ludzie opowiadają z większą ochotą o kimś niż o sobie. Jeżeli poszłam do Mazowieckiego, to poszłam do niego dlatego, że uważałam, że on nie powiedział tego, co ma do powiedzenia. Czy jeżeli poszłam do Jaruzelskiego, to nie po to, żeby pytać, dlaczego wprowadził stan wojenny, bo tych pytań to zadano mu tysiące, odpowiedzi żadnej, albo będzie odpowiadać jak nagrana płyta, ale poszłam zapytać go, panie generale, ale niech pan mi powie, co to jest w ogóle wolność? Czy pan wie w ogóle, co to jest wolność? Książka, którą wspólnie piszemy, ale która nie jest, siłą rzeczy nie jest jeszcze gotowa, żeby ją państwu zaprezentować, będzie się nazywała... Tym się to właśnie wszystko różni od innych spotkań, bo tam mogli państwo kupić książki, o których była mowa. Właśnie. Tutaj niestety powinni państwo sobie tylko wyobrazić. Dopiero jest zapowiedź tej książki. Ta książka, która właśnie powstaje, jest efektem takich właśnie rozmów, które toczę z panem profesorem od dawna. To będzie się coś bardzo poważnego działo. To hymn grają w ogóle chyba. Ale nie polski. Inny hymn. Nie wiem, czy musimy stać na baczność, czy nie, czy jak to będzie. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo to jest jakaś atrakcja tego spotkania. Później państwo będą pamiętali to spotkanie jako to, przy którym właśnie grano hymn, strzelano i statek zawracał. I tak, wspaniale. Machają. Państwo tego nie widzą, bo państwo na nas patrzą, ale oni machają do nas wszyscy. Tak, machają i my do nich machamy. Żałujemy, że odpływają. Tak, te mewy to też zapomnione. Pożegnalny. Na pożegnalny. Tak, no to zaczynamy. Zaczynamy rozmowę. Taka nieufność do tych tak zwanych złotoustych jest jakoś uzasadniona, prawda? Bo z kolei jest też taki gatunek ludzi, którzy potrafią pięknie opowiadać. Już nie będziemy tu przywoływać po nazwisku tych przykładów, ale prawdopodobnie każdy z państwa sobie podstawi jakieś nazwisko pod to, co mówimy, i ci złotouści też nie budzą zaufania, dlatego... Ale tak zawsze było. W starożytności mówcy zawsze zaznaczali, że są złymi mówcami. Ja nie potrafię mówić, mówił taki mówca już w starożytnej Grecji. I od razu zyskiwał sympatię. Oczywiście, bo ludzie chcą być przekonywani nie przez to, że ktoś dobrze, ładnie mówi, tylko przez rację, którą on prezentuje. A jeżeli on tak dobrze mówi, to ten, kto słucha, myśli sobie, to może dlatego on mnie przekonał, że tak ładnie mówił. Ale w ogóle jak się zaczyna, jestem prosty człowiek, to od razu jest inaczej, nie? Ja jestem prostym profesorem,
Tak jest. Tak? Możemy tu porozmawiać. Ja jestem prostym ogórkiem. Jeszcze bardzo. To jest pewnego rodzaju sprzeczność, bo ile wiem, Unia Europejska nakazuje tu jakieś zagięcie, nie? Ale właśnie chyba zakazuje. A zakazuje. To było sprostowanie pana ogórka.